26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek właśnie się rozpoczęły w czwartek o godzinie 12 i potrwają do niedzieli. Wraz ze mną są goście, pani Marta Kiewel z Wrocławskiego Domu Literatury. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz pani Julia Różewicz z wydawnictwa Afera. Witam. Dzień dobry. Najpierw pytanie do pani Marty, organizatora tego wydarzenia. Proszę powiedzieć o programie. Wrocławskim Targom Dobrych Książek towarzyszy bardzo bogaty program literacki. W ciągu 4 dni równocześnie z targami odbędzie się ponad 80 wydarzeń. Będą to zarówno warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak i spotkania ze znanymi, cenionymi pisarzami, ale także z debiutującymi autorami. Zaprosiliśmy autorów zarówno z Polski, jak i spoza kraju. A więc odwiedzą nas m.in. Dan Lungu, Ivan Binar, Hege Stornhaug z Norwegii czy węgierska autorka Noe Kis. Czyli oprócz tego, że są tutaj prezentowane książki, będzie wiele wydarzeń. A teraz pytanie do pani Julii. Czy książka to dobry prezent m.in. na Mikołajki? 6 grudnia nadciąga. Na pewno, m.in. dlatego tutaj uzbroiliśmy się w odpowiednie ozdoby świąteczne. Jest to na pewno najlepszy prezent, jaki można sobie wyobrazić, zarówno dla dziecka, jak i dla osoby dorosłej. Niezależnie od wieku, książka jest wieczna, książka pięknie pachnie, książka pięknie wygląda. No i jest chyba najlepszą rzeczą, jaką można komuś podarować. Jakie są teraz trendy w społeczeństwie? Co czytają Polacy? Na pewno bardzo dobrze trzyma się kryminał. Od kilku lat rzeczywiście zapanowała taka moda na literaturę kryminalną, również polską. My mamy czeską akurat, ponieważ my w ogóle mamy literaturę czeską. Ale rzeczywiście widać taką tendencję wzrostową cały czas w tym gatunku. Myślę, że romans trzyma się całkiem dobrze. Wprawdzie akurat my nie mamy, ale rzeczywiście chyba nie spadającym zainteresowaniem się cieszy romans, zwłaszcza wśród określonej grupy, powiedzmy, czytelników. Myślę, że mamy ogromny rozkwit literatury dziecięcej. Naprawdę, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, jest cała masa świetnych wydawców, pięknie ilustrowanych książek, mądrych, zabawnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi rozmówczyniami były pani Marta Kiewel z Wrocławskiego Domu Literatury, a także pani Julia Różewicz z wydawnictwa Afera. Na mnie pozostaje tylko nic innego, jak zaprosić państwa do hali stulecia. Targi potrwają do niedzieli.